Hej, walentynki to święto często krytykowane, tak jak Halloween. Głównie za to, że jest komercyjne i przyszło do nas z Ameryki, z Zachodu, to, że to nie jest tradycyjne polskie święto, więc nie powinniśmy go świętować. Jednym z najpopularniejszych argumentów jest to, że właśnie całe to święto to komercja. Moją sugestią jest to, żebyście się jej nie dali, bo tak samo skomercjalizowane są święta Bożego Narodzenia 25 i 6 grudnia, 6 grudnia, czyli tak zwane imieniny Mikołaja. Święto jest dla was, nie dla sklepów. Świętujcie je po swojemu, jak chcecie. Nie musicie przecież wydawać mnóstwa pieniędzy na kino, lizaki, pluszaki, które są chyba najpopularniejszym prezentem. Drugi często spotykany przeze mnie argument przeciw walentynkom jest taki, że kocha się cały rok, a nie tylko w jeden dzień, więc nie można świętować święta zakochanych. Podążając za taką myślą, trzeba by też usunąć dzień matki, ojca, babci, dziadka, dziecka, dzień kobiet. Ale dlaczego? Matkę też się kocha cały rok. Ojca też się kocha cały rok. Kobiety też się uwielbia cały rok. To nie jest powód do tego, żeby sprzeciwiać się świętu. Te święta są po to, żeby jeszcze mocniej wam przypomnieć o tym, że te osoby, wasi kochani, wasze matki, ojcowie, dzieci, istnieją i że należy im się szacunek. Trzeci argument, zwłaszcza popularny wśród młodzieży. Nie lubię walentynek, bo nie. Zwłaszcza wśród młodzieży, ponieważ okres dojrzewania to okres wielkich miłości, często bardzo nieszczęśliwych. Ale moi drodzy, nie bądźcie takimi egoistami. Nie bądźmy takimi egoistami. Dajmy poświętować innym, nawet jeśli to święto nas nie dotyczy. Kiedyś na pewno będzie dotyczyło. I na pewno chętnie będziecie je świętować, będziecie je obchodzić chętnie. Ja w tym roku nie spędzę z moją ukochaną, ale nie nienawidzę tego święta tylko dlatego, że mnie ono nie dotyczy. Pozdrawiam!